tym roku w gminie Lidzbark świętowaliśmy już m.in. święto ryby, kukurydzy, maliny i kartofla. Nad jeziorem w Jeleniu natomiast już po raz drugi odbyło się święto żurawina. Przygotowano wiele atrakcji, by każdy, niezależnie od wieku i upodobań zarówno rozrywkowych, jak i kulinarnych, mógł znaleźć tu coś dla siebie. Są tu różne atrakcje, dla dorosłych, jak i dla dzieci. No, mamy przygotowane przez nasze panie gospodynie różne potrawy, różne ciasta, przekąski związane właśnie z żurawiną. Grot tych potraw to jest z żurawiną. Atrakcjami dla dzieci mamy taki nietypowy plac zabaw, który zorganizowaliśmy tak z pomysłu współorganizatorów. Jest to plac zabaw z balotów słomy, większych, mniejszych i bardzo oblegany, jak widzę, przez najmłodszych tutaj mieszkańców naszej wsi i oczywiście przybyłych też gości. Także myślę, że każdy coś dla siebie dobrego tutaj znajdzie, jeżeli nas odwiedzi. Jeżeli nie w tym roku, to myślę, że w przyszłym roku, bo tak myślimy, że ta impreza będzie już cyklicznie organizowana i wejdzie w kalendarz tych imprez naszych gminnych i miejscowych. Święto Żurawiny w Jeleniu zostało zorganizowane ze sporym rozmachem, więc w kalendarzu imprez z pewnością będzie miało swoje stałe miejsce. Dlaczego mieszkańcy tej miejscowości wybrali akurat żurawinę? Jest to jagoda, która jest po prostu rośliną, która rośnie u nas w okolicznych, na okolicznych tutaj bagnach. Od zawsze. Jak ja pamiętam, to jest ta żurawina od zawsze i często była takim zastrzykiem gotówki dla osób, które to zbierały, bo dosyć taka popłacalna ta roślina jest i ceniona przez różnych smakoszy może, czy jest bardzo prozdrowotna na takie na przykład drogi moczowe, na nerki, no nawet jest stosowana w leśnictwie, tak? No i tak chcieliśmy uczcić to żurawinę, żeby ją rozpropagować bardziej, żeby się mieszkańcy czy goście, którzy tutaj nie znają jeszcze tego, zapoznali z tą rośliną. Spróbowaliśmy żurawinowych dżemów, ciast i nalewek. Dzieci bawiły się na słomie, strażackich wozach i jeżdżąc weleksem. Dorośli znaleźli natomiast chwilę odpoczynku przy biesiadnych stołach, zabawiani muzyką i konkursami prowadzonymi przez zespół Chłopaki.